nigdy nie poczułem czegoś tak popierdolonego, jak w sensie skłamałbym ludziom, gdybym powiedział, że mnie spięło jakoś czy coś takiego, no ale tam było 11 tysięcy Brazylijczyków, ta hala ma z 12 tysięcy. Ile było według ciebie Brazylijczyków procentowo? Według mnie było 90% Brazylijczyków. Możliwe. No. I nigdy czegoś takiego nie słyszałem. O, jak mnie wygwizdali tam przy wejściu. Tak, między Bogiem a prawdą. To i miało wpływ na mnie, na walkę, i nie miało. Uważam, że i bez tego chyba bym przegrał z tym. Nie, przegrałbym z tym Brazylijczykiem, wiesz, w boksie, bo no, był lepszy ode mnie, wiesz, lepiej się ruszał. Całą swoją freakową karierę robi tylko i wyłącznie boks, nie? No jakby ja muszę być elastyczny, bo mam i walki w MMA, i mam walki w K1 i teraz w boksie. Jedynie mnie to tak śmieszy, że wiesz, nigdy nie zostałem znokautowany w małych rękawicach, a wiesz, no biłem się i z Ferrariem, biłem się z Robertem. Darulwem. No wiadomo, Brazol mocno bił, no ze skrętu bił, z całkowitego skrętu. Pierwszym i za drugim razem bardzo mi mocno uderzył, za trzecim razem mi wbił trochę łokieć wątrobę i też to mocno poczułem, zwłaszcza, że parę razy mnie trafił na tą wątrobę. Wstałem na 8, ale ten sędzia to zakończył. W sensie tak czy siak bym przegrał z tym Brazylijczykiem w trzeciej rundzie, bo już byłem naruszony, ale no... Mógł mnie dalej puścić, ale wiesz, jakby nie zmieniłoby to rezultatu walki, uważam. Szczerze, no tam było 10 tysięcy w Brazylii. No jestem przerażony skalą popularności Windersona Nuneza. Skąd oni się tutaj wzięli? To jest w ogóle hit jak? Myślę, że ludzie, którzy sobie odpalą ten wywiad, wiesz, mogą sobie to oglądać do kawki, do śniadanka i tak dalej i wiesz, zapomnieć o tym, bo to jest ciężko nakreślić im, jak to wyglądało w ogóle na tej hali, bo wiesz, ten stream był daleki od perfekcji. Sprawdź to, typie, przepierdoliłem z Brazylijczykiem, o, i w sumie najebał mi Winderson Nunes, dobra.